Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek i miałem was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olivetown. Moi drodzy, jesteśmy po skończeniu zadania tutaj dla naszych małych koleżków. W związku z tym powinniśmy mieć teraz chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dostęp i tunel na trzecią wyspę. Znaczy, w sensie na trzecią część farmy. Teraz tak. Ten odcinek bodajże jest w sobotę. A ja czytam komentarze z wtorku, bo mamy wtorek u mnie. I co do drugiego jeziorka, dzisiaj spróbujemy, jeżeli ono nie będzie nawodnione w żaden sposób, nie podniesie się poziom, spróbujemy je opróżnić i poczekamy, aż się na nowo zrobi. Więc będzie trzeba ogarnąć. Także to na spokojnie. I niestety jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę zmartwić, mianowicie... Nie damy rady zrobić jednego z questów. W sensie zrobić to zrobimy, ale niestety będzie trzeba poczekać do jesieni i chyba nawet zimy, tak mi się wydaje. Więc no niestety nie będzie to jakieś wybitnie i łatwe w obsłudze i nawet nie wiem, czy to nie, to nie będzie to zadanie. Ale tutaj chyba mamy teraz też kwestię odnośnie naprawy tego Spirit Shrine'a chyba jeszcze. Szczerze, skupiłem się na tym, co mówię, a nie na tym, co oni tutaj gadają. Ale w razie czego to pójdziemy oczywiście i ogarniemy w tym. Znaczy, zobaczymy, czy będzie tam możliwość naprawy czegokolwiek w... O właśnie, mamy shortcuty, więc to mi się jak najbardziej podoba. Musimy tylko teraz pamiętać, żeby naszej tutaj wybraneczce codziennie przynosić rzeczki. Chociaż nie ukrywam, że wolałbym przynosić to najlepsze, ale bywa jak bywa. I teraz tak, jak to w ogóle wygląda? A! Mamy skrócik tutaj. To elegancko. Dobra, ale moi drodzy, jak już wam mówiłem wcześniej parę razy, na razie nie interesuje mnie w ogóle kwestia związana z tym ptakiem, bo na tego ptaka mamy 3 miesiące do zrobienia, więc spokojnie to zrobimy. Także tutaj no, będziemy musieli jakby skupić się głównie na tym, żeby poogarniać kwestie związane z... O, tulipany wyrosły szybko. Żeby ogarnąć kwestie z... Z 9 poziomem loggingu, tak? Czyli to jest ta... No generalnie to jest priorytet na chwilę obecną, to co mamy zrobić. Dobra, czy marigoldy są wiosenne? Nie, są summerowe. Ale zaraz, to ja nie mam żadnych innych nasion? Kwiatków? No nie, nie mamy. No dobra, no to na razie nie będziemy sadzić. Na razie to musimy tutaj poogarniać wszystkie możliwe drzewa. Wszystkie rzeczy, które oczywiście gdzieś tam tutaj tak się delikatnie porabiają. Widzę w ogóle też, że tutaj część... Całkiem sporo, no inaczej, całkiem sporo drzew tam wyrosło, więc... mam nadzieję, że w dzisiejszym, może nawet w następnym odcinku uda nam się wbić ten 9 poziom. Byłoby miło, bo wtedy byśmy mieli od razu jakby już mieli możliwość ogarnięcia sobie tego... miejsca z drzewami, więc byłoby super, ale wiecie jak to bywa, niekoniecznie możemy na to trafić, chociaż no mówię, no naprawdę bardzo, bardzo mało jak sami widzicie nam brakuje, więc to jest kwestia raczej kilku drzew. Ale ten skrócik, przyznam się szczerze i bez bicia, że całkiem sympatyczny, podoba mi się. Dobra, i teraz tak, poprzednio też mówiłem, musimy niestety zajmować się absolutnie wszystkimi zwierzakami. Złoty X plusem jeszcze na dodatku, nice. No ale już nam niedużo zostało, żeby wbić tą ostatnią generację, a potem jak już mówiłem, będziemy tutaj rozmnażać zwierzaki. No i będę was też nazywać, tak jak zwierzaki. Także pamiętajcie o tym. I wtedy nawet myślę, że moglibyśmy pokusić się może nawet i o to, żeby zrobić sobie po 2 obory i 2 kurniki. Nie wiem, tylko wiem na pewno, że to będzie bardzo dużo żarcia nam zjadać, niestety. Ale też wydaje mi się, że tak prędko do tego momentu nie dojdziemy, więc... Wiecie, nie ma co się... Nie ma co się wybitnie wysilać. Znaczy inaczej, ja już wam mówiłem wiele razy, że my... właśnie, poczekajcie, tylko jeszcze... piąta generacja, możemy pójść w 6. generację, już widzę. Tak, to jest ta... Tak, to jest kura plus, będąc za krową, czyli...
No tak, czyli możemy szóstą generację krów ogarnąć. Dobra, no to będzie trzeba dzisiaj pójść zobaczyć, czy to w ogóle będziemy mieli możliwość, bo nawet nie wiem, czy dzisiaj, bo dzisiaj jest wtorek. To dzisiaj może być sklep zamknięty. Ale wracając. Mówię, nie wiem, wiecie, z reguły wszystkie te gry farmerskie, które do tej pory robiłem dla was, no generalnie starałem się zrobić te 2 lata, tak? Bądź też do skończenia pewnego momentu. Tutaj myślę, że może pokuszę się o to samo, ale też nie wiem na 100%, więc pamiętajcie o tym i no mówię, staram się, jak sami zresztą widzicie, robić wszystko mniej więcej na bieżąco, tak? Żeby to nie było takich sytuacji, że nagle tu się coś okazuje, że a, tego nie ma, tego tamtego nie ma i tak dalej. Więc no, no cóż, no na tym staram się skupić. I na tym będziemy się skupiać. Dobra, to teraz tak, to jeszcze sobie odłóżmy. Bo przerobianie żarcia w przypadku tych zwierzaków to jest katorga. Przysięgam. Ale powiem wam, że zobaczcie, mamy bardzo dużo tych takich, powiedziałbym, lepszych, fancy rzeczy. To mi się podoba. Czy ja mogę tutaj cokolwiek wrzucić? O, możemy wrzucić goat milka i to jest chyba wszystko. Tak, to jest wszystko. Dobra. Więc teoretycznie trzecią farmę mamy zrobioną. A nie, przepraszam, jeszcze grzyby nam zostały. Dobra. Tutaj w przypadku grzybów to raczej niestety nie wydaje mi się, żeby nam wpadło jakoś fajnie i wybitnie to wszystko. Także raczej chyba nie wbijemy tego, chociaż... No, tam jest 8. Może i wbijemy, słuchajcie, na 10. Znaczy na 9, bo do 10 to i tak musimy dobić, prawda? Ale czy dzisiaj nam się to uda? No, powiem wam, mało brakuje, więc... Jest i szansa na 8 poziom. Elegancko. Dobra, ale tutaj podrzucamy jeszcze poczareczki i to wszystko. No i nie wiem, jak to będzie z tymi drzewkami. No kurczę, chciałbym, żeby to siadło w końcu. Bo myślę, że nie będzie źle. Dobra, tutaj standardowo bierzemy 3. 3. 3. No tutaj i tak mamy 3. I 3. W ogóle na te grzyby to, jak już mówiłem też wcześniej, znowu zasadziłem odwrotnie. Trudno. Tutaj słuchajcie, ja myślę, że zaraz zrobię jakąś może skrzynkę na te grzyby, żeby była na grzyby i na kwiaty oddzielnie. Sprawdziłem też osiągnięcia mniej więcej, jak to w grze tutaj wygląda. I wiecie co? Zauważyłem, że nie jest w ogóle potrzebne do pobicia platyny, w ogóle absolutnie. Nie jest, słuchajcie, potrzebne zrobienie tych questów dodatkowych. Więc to mi się też podoba. Bo nie będę musiał się jakoś wybitnie mocno starać. No niepokoi mnie tylko tutaj ten fragment, kurde, z tymi awokado. Ale liczę na to. Tak w głębi swojej. Liczę na to, że, słuchajcie, uda nam się tutaj sporo ogarnąć. I dobra, ja tą wodę stąd... wywalę, bo pisaliście mi, żebym tak zrobił. Także mamy skrzynkę z rzeczami i to nawet sporo ich wpadło, więc jeżeli dzisiaj byłoby otwarte, to moglibyśmy pójść. I chyba nie będę mieć miejsca. No, tak myślałem. Dobra, ale tutaj i tak nam za bardzo chyba nic nie wyrosło. Czekaj, ojej, tu znowu i znowu jest to samo. Nie ma miejsca. O! Ale mamy te czosnek. Aha, tylko że czosnek to mi tutaj zbyt dużo nie da. Poczekajcie, czy tutaj czasem nie mamy. Tak, mamy miejsce na 2 cebule. Czy są 2 cebule akurat? Akurat są 2 cebule. Więc te rzepy tutaj zostawmy. Tutaj wszystko. Truskawki jeszcze nie wyrosły. Kapustę to od razu oczywiście siejemy. A czemu mam tylko jedną, halo? A, bo aż tu mi zaleciało, jejku. O, i tutaj mamy 2 dodatkowe, więc oczywiście od razu je wrzucimy do przerabiania. I od razu je zasadzę. Dobra, szpinak nam się jeszcze nie ogarnął, ale ogarnęły nam się ogóreczki. Tylko właśnie, w przypadku ogórków... my tu mamy za dużo szóstek. Czy
jeszcze, no tylko ja nie wiem teraz, które są, które jakościowo. Te z tyłu, tak mi się wydaje, że te z tyłu to chyba na pewno są te gorsze. Mamy 10. Dobra, to myślę, że tamte z tyłu ich się pozbędziemy. Bo tutaj chyba same szósteczki były, tak mi się wydaje. No tutaj z przodu na pewno były jakieś dziesiątki, bo kilka sztuk zebraliśmy, ale te tutaj raczej na pewno wyszły... Oj, nie tak. Bo te tutaj to raczej na pewno wyszły... Najgorsze, dobra, zróbmy to tak. Będzie ciut szybciej. I teraz nie wiem, które, no tu będzie trzeba to wymienić, więc myślę, że to pierwsze rozwalę. Za parę dni powinniśmy mieć kolejne zbiory, więc ewentualnie wtedy tutaj spróbujemy co nieco ogarnąć i zobaczymy co i jak. Ja będę mieć jeszcze więcej, o jedno. To wiecie co, pozbędziemy się tego. I teraz tak. Ja wiem, że ja tutaj nie podleję, ale absolutnie mi się nie chce tego robić. Jak wyrośnie, to wyrośnie. Dobra. Czyli tak, teoretycznie ogarnęliśmy wszystko. Jak w ogóle wygląda kurde ten logging? Wiecie co, ja chyba zaraz pościnam wszystkie drzewa. Naprawdę. Coś mi się tak wydaje. Dobra, ale to wszystko idzie do sprzedaży. No i chyba pierw pójdziemy. Tylko czekajcie, zostawimy to, co jest tutaj nam potrzebne, czyli to drewno. Kamieni żadnych nie mam, ok. Tu mi jeszcze widzę powyrastało trochę rzeczy, spoko. Dobra, i teraz tak. Tu są złote rzeczy, więc zostawiam u góry. A mówię, całą resztę, którą tutaj mamy, idzie w odstrzał. Czyli miód, te sery, bo i tak w razie gdyby później będziemy potrzebować tutaj lepszej jakości. Dobra, i resztę też możemy sobie zostawić i przelecimy się, słuchajcie, jeszcze chyba do muzeum właściwie to by trzeba było. Tylko jeszcze sprawdzę. Sprawdzę, czy tutaj gdzieś jeszcze nie mamy właśnie jakichś tych woreczków, bo to też będzie trzeba przerobić. Zostawiamy to. Dobra, to lecimy do muzeum w takim razie. Tutaj też widzę, że nam kilka drzew wyrosło, więc całkiem spoko. I ten skrócik jest naprawdę fajny, bo będziemy mogli właściwie, jak zaczniemy dzień, w sumie od razu będziemy mogli się przejść do jak to się nazywa? Do zwierząt, od razu, do automatu. Dobra, najpierw tutaj, potem do muzeum, a potem spróbujemy jeszcze pójść tam, zobaczyć, czy możemy coś rozmnożyć. No i właśnie, i to jest kolejne zadanie, które w obecnej sytuacji i w obecnej chwili ja absolutnie pominę, dlatego że w pierwszej kolejności chcę zrobić no tą agriculture całą tam u nas, więc to zadanie sobie zostawiamy na później i tak jak mówię, i tak następne chyba po tym zadaniu jest właśnie to zadanie, którego najbardziej się boję, czyli to z rybami, których no mówię, no niestety, ale no nie jestem w stanie zrobić. Wydaje mi się też, że tutaj chyba nie ma czegoś takiego, że jak pójdziemy na którąś z tych naszych wysp, tam jesienną, wiosenną, zimową i tak dalej, to tam są jakieś ryby w ogóle do łowienia z danej pory roku. Gdyby ktoś z was wiedział, byłbym wdzięczny, bo może się okazać, że jednak coś tam jest. Ale na chwilę obecną, no to mówię, niestety część tych ryb, które tutaj są, no wszystkie właściwie są jesień-zima w tym przedziale. Także żałuję trochę, że nie zrobiłem tego wcześniej, ale przyznam się szczerze, że nawet nie wiedziałem, że tu dalej będą jeszcze jakieś questy. Więc no jest jak jest. Dobra, ale słuchajcie, gifty zrobiliśmy wszystkie. Tutaj raczej nie będziemy mieli nic do zdonatowania. Nie, wszystko mamy dane, więc to właściwie wszystko możemy sobie na spokojnie posprzedawać. Czyli tak, muzeum zaliczyliśmy, to zaliczyliśmy, to lecimy do rozmnażalni. Zobaczymy, czy dzisiaj mają w ogóle otwarte, bo szczerze, chociaż nie, wtorek chyba nie ma, no tak myślałem. Czyli nie mają, ale dobra, mamy więcej czasu porobić inne rzeczy, na szczęście. Jak na przykład spróbowanie wbicia skilla z drewnem, bo mówię, to jest obecnie najważniejsze. Dobra, do widzenia wszystko. No, oprócz oczywiście klotów.
Także kloty zostawimy. Ja mam też jeszcze jedno osiągnięcie do wbicia, jeżeli słuchajcie, chodzi o kwestię związaną właśnie z częściami ubrań. Ale to na spokojnie. Tu też niestety będzie trzeba tam odblokować. No dobra, teraz pytanie, czy tu jeszcze jakieś większe drzewo wyrosło? Niestety nie. No to ja zaryzykuję i pościnam te mniejsze w takim razie, bo może wbijemy tego skilla. Może, powtarzam, może, nie obiecuję, ale naprawdę, no jeszcze nie, no za dużo brakuje. Kurczę, wiecie co, ja nie chcę też za bardzo ruszać tych drzew, bo jednak jak one... Nie, dobra, to może nie będziemy ich ruszać. Może nie będziemy. Tylko te takie największe, które nam wyrosną. Trudno, no myślałem, że może dzisiaj to wbijemy, ale... Chyba jednak, wiecie co, tego skilla mi znacznie więcej brakuje, niż mi się wydawało. No i dobra, i surowce też nam się ładnie robią. I dlaczego ja tutaj wrzuciłem te deski, to nie wiem, nie pytajcie. I deseczki jeszcze tu. A co tam było potrzebne na tą agriculture całą? Tam było mi znacznie więcej chyba orika. Tam 50 orikalków chyba było, nie? Mamy połowę. Czy ja będę w stanie tutaj to wrzucić? A nie, tu się jeszcze nam przerabia żelazo, okej. Widzę, że na tej wodzie tutaj to też, kurczę, sporo rzeczy leży, ale mówię, no nie ma sensu, żebyśmy to rozwalali, bo już nam jest absolutnie do szczęścia niepotrzebne. Dobra, czyli tak, orykalków zostawiamy i teraz tak, czy tutaj jeszcze gdzieś są może jakieś drzewa? No raczej mi się nie wydaje. I niestety tutaj, jak sami widzicie, pomiędzy tymi drzewami będziemy mieli taki problem, że nawet jeżeli tutaj cokolwiek wyrośnie, to ja niestety tego za bardzo nie będę, kurde, widział. O, tu jeszcze jest drzewo. Aha, okej. I no nie, no nie ma opcji. Może jakbym te drzewa owocowe pościnał, to może by nam to coś więcej dało, ale... No jakby nie będę tutaj... No nie będę ryzykować, nie ma takiej opcji. No dobra, ale przynajmniej grzyby mamy i ja, wiecie co, ja tutaj zrobię mały myk. Mianowicie ja zamienię sobie te grzyby. Bo one tutaj powinny być zupełnie odwrotnie. Tak jak będziemy brać. Pamiętam cały czas o tej skrzyneczce nieszczęsnej, ale dobra. Czyli co? Teoretycznie tutaj zrobiliśmy wszystko. Więc dobra, wróćmy w takim razie tam do nas. No i polecimy jeszcze oczywiście sprite'y. I tak dalej. Ja się też zastanawiam, wiecie co, czy ze sprite'ów czasem my czegoś tam nie dostaniemy. Ale wydaje mi się chyba, że nie, chociaż tam jest ten jeden z rybami, ale nie jestem w 100% pewny, czy aby na pewno cokolwiek by tam nam wpadło, bo... Jeżeli chodzi o te ryby, to czekajcie, gazami... No, tutaj na pewno nie będę mieć tych ryb, dlatego że to są chyba te ryby, które ja mogę wyłowić... No, raczej na pewno. To będą, słuchajcie, ryby, które mogę wyłowić tylko i wyłącznie na tą lepszą jeszcze przynętę. Więc to niestety nie będzie takie hop-siup. Ale dobra, Petalwing Gardens, lecimy po kolei. Tutaj raczej też nam jeszcze nic nie wyrosło, ogórki, dobra, i rosną ładnie drzewa, sympatycznie. A właśnie, czy ja tutaj nie mam może jakichś nasion? Nie, nie mamy. Eversun. O, proszę bardzo, ananasy nam wyrosły, sympatycznie. I tu jeszcze jakieś papryki. No niestety, tu będziemy musieli poczekać na lato, jeżeli chodzi o lepsze drzewka. I tak dalej, niestety. No ale co zrobimy, nic nie zrobimy. Dobra, więc ja na razie to zostawiam, niech to sobie tu będzie, to nam nie zginie. Do Red Maple Gardens nie ma absolutnie co iść, bo tam są zasadzone tylko te 3 czy tam 4 drzewa, więc o to się w ogóle nie będziemy ogarniać. No i teraz może do Anglera będę wrzucać. A właściwie wiecie co, ja chyba wszystko powrzucam do Anglera. Żeby tutaj było 100. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, może jakaś ta ryba się ogarnie. Czyli potrzebujemy 79 wolnych. Okej,
O, szybciutko, szybciutko. Dobra, jest 100. Nie wiem też, czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na zdobywanie expa, ale sami widzicie, dostaliśmy Yellow Percha, to absolutnie nie jest ta ryba, którą my potrzebujemy. Tutaj dostaliśmy, może od niego? Chociaż też chyba raczej nie. Daisy Seeds, nie, absolutnie nas to nie interesuje. Dobra. Nic specjalnego. Czyli teraz tak, zostaje nam jeszcze... Do Ancient Lake'a nie ma co iść, więc pójdźmy do Stonebreaker Valley. Zobaczmy, czy będzie jakiś... Ale widzę już, że nie. Ale trochę kamienia się rozdupi. Szkoda, że tego Rykalku jest tak mało. Ale no mówię, i tak nie jest źle. I tak nie jest źle. Ja myślę, że jeżeli dobrze by nam poszło i trochę szczęście by nam sprzyjało, jest szansa na to, że może naprawimy nawet tą hydroponikę do końca wiosny. Ale to jest, wiecie, to jest pod takim dosyć dużym znakiem zapytania, bo to niekoniecznie może nam się udać po prostu. No ale dobra, słuchajcie, to resztę dnia w takim razie spędzimy, co prawda już niedużą część dnia, ale myślę, że pójdziemy po prostu do kopalni. Tam trochę posiedzimy. Dobra, najpierw to tak, co ja mogę sprzedać? To. I miód. I właściwie to też tą z tego Emptycana. I właśnie, jeszcze jedna rzecz, ja mam jakąś herbatę dla Lin? Mam. Jeszcze musimy jej prezent oczywiście dać. Dobra, tu kwiata nie mamy. Tutaj też w sumie nie mam co zostawiać. Zostawiamy to, to i to. Te rzeczy w ogóle będą potrzebne do któregoś questa. Ale to też tak na marginesie bardzo, bo mówię, na pewno do niego tak szybko nie dojdziemy. Proszę bardzo, gifcik dla ciebie. Czy to nam jakoś leci? Ojeja, to nam praktycznie w ogóle nie leci. Kurczę, wiecie co, trzeba byłoby z nią... Chyba, nie wiem, będę musiał zobaczyć, co ona najbardziej lubi z tych takich rzeczy i po prostu codziennie jej dawać. Mamy w sumie dosyć sporo pieniądza, więc w razie czego będziemy mogli tak po prostu kupować w sklepie. Myślę, że nawet to będzie chyba lepsze i bezpieczniejsze. Dobra, czyli to zostawiamy tutaj, to zostawiamy tutaj, no i resztę to już, no ale to i tak mamy bardzo mało czasu. Bardzo mało czasu. Ale mówię, liczę chyba, najbardziej wiecie co, liczę właśnie na to, żeby nam wpadł jak najszybciej skill w tych drzewkach, żebyśmy mogli sobie je ewentualnie przerabiać już na te lepsze. Jeżeli to się tylko odblokuje, to ja nie będę się w ogóle bawić już w drzewa, tylko po prostu zrobimy w taki sposób, żeby to nam cały czas się gdzieś tam przerabiało. Więc taki będzie plan, jak się tylko to odblokuje, no to od razu wszystkie drzewa idą out. Przerabiamy to, co mamy, bo tam mamy kilka złotych rzeczy, więc żeby już wiecie, tak jakby, no rosło to najlepsze, tak? Najlepsze z możliwych. W sumie to nie zebrałem sobą jedzenia. Właściwie trochę niepotrzebnie tu zszedłem teraz bez jedzenia, bo już jest 8, a znowu potrzebuję i tak pełnej energii na następny dzień. Ale widzę, że dzisiaj chyba jest w ogóle jakiś znowu pechowy dzień, bo... Ile spadniemy? Spadliśmy jeden poziom chyba. No nie, pechowo dzisiaj, bardzo pechowo. Bardzo pechowo. No i tutaj też widzę, że nic nie ma. A to peszek. No nie, no ale wiecie co, dochodzi już taka godzina, że sprawdzimy sobie jeszcze ten jeden poziom co najwyżej. I to będzie chyba finito. Zdecydowanie pechowo dzisiaj. Nie wiem, tutaj to naprawdę trzeba przyjść chyba na cały dzień, bo... I najlepiej chyba schodzić poziom po poziomie, żeby jak najwięcej tych miejsc, w których możemy zdobyć klejnoty, bo to o to mi najbardziej chodzi.
bo klejnoty będą nam potrzebne do questa. Chociaż ten quest będzie później, po rybach, jeżeli dobrze pamiętam, jest, wiecie, swoją drogą jeszcze kupa czasu. No ale... Jakbym, wiecie co, o, jakbym jeszcze miał ewentualnie jakiś fajny sposób na zdobywanie tych punktów sprite'ów, to jeszcze orykalkum można byłoby jakoś pokupować, bo niestety orykalkum chyba nie jestem w stanie kupić w żaden sposób w sklepie, więc no to jest niestety ten chyba największy mankament. No ale cóż, no co zrobimy, no nic nie zrobimy, taka mechanika gry. Dobra, właściwie to tak, możemy sobie właśnie, pozbierajmy sobie tutaj to co mamy. To też sobie jeszcze sprzedamy. Pozbierałem, ale oczywiście nie zostawiłem tego, co miałem zostawić. Teraz mi się przypomniało, że właśnie mamy te przecież rzeczy. Nie, klejnociki to nie w to miejsce. A, to właściwie wszystko, dobra. Nie będziemy tutaj zbierać dzisiaj, ja w ogóle nawet wiecie co, właściwie tutaj nie sprawdziłem, czy ktoś czasem urodzin nie ma. Nie, na szczęście nie, ale następne 12 ma Lin. Więc tutaj będziemy już musieli na pewno tego, wiecie, super gifta jakiegoś przynieść, to na 100%. No ale dobra, sprzedajemy i idziemy z panko. Także moi drodzy, dzisiejszy dzień kończymy. Dobra, sprzedam tą wełnę, już niech będzie. Zaróbmy trochę, bo ostatnio nic nie zarabiamy. Także słuchajcie, my słyszymy się w kolejnych odcinkach oczywiście. Zobaczymy, jak nam tutaj to wszystko pójdzie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale na razie naprawdę nie idzie źle. Wszystko tak na dobrą sprawę okaże się w momencie, kiedy wyrosną nam awokado i zobaczymy, ile expa jesteśmy w stanie wycisnąć z tego wszystkiego. Ja aż specjalnie zobaczę sobie na początku, a pod koniec, ile nam się uda tego zdobyć, ale liczę na to, że sporo wpadnie, bo to jest naprawdę bardzo duża ilość drzew. Także, no nie wiem, ze dwa poziomy myślę, że powinny nam wpaść. The General Store Expanded Product Lineup? Nie wiem co, ale zobaczymy. W każdym razie, ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa pa.